Nie ma. Przede wszystkim domek Pastora jako centrum aktywności turystycznej, kulturalnej jest skierowany do mieszkańców miasta, naszego regionu, ale nie tylko. Sama nazwa wskazuje Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, więc przede wszystkim stawiamy na turystykę. Uważam, że jest to coś nowego, nowy projekt, nowa jednostka, która powstaje, rodzi się, pierwsza w Łomży z zakresu turystyki. Domek Pastora ma tętnić życiem. Już jeszcze przed oficjalnym otwarciem domku Pastora były podejmowane bardzo fajne inicjatywy, zapraszaliśmy historyków, spotykały się tutaj organizacje pozarządowe. Tutaj między innymi będzie spotykać się Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnością i już myślimy o kolejnych działaniach. Między innymi chcemy włączyć w tę akcję naszą łomżyńską młodzież, ich tutaj zapraszać na warsztaty plastyczne, na warsztaty ceramiczne, na plenery malarskie, na kino letnie. Mamy pewne wskaźniki, które są do zrealizowania przy tym projekcie i widzę tutaj, że we współpracy ze szkołami łomżyńskimi jest to możliwe do zrealizowania. Oprócz tego oczywiście nastawiamy się na szeroko rozumianą turystykę, która funkcjonuje w Łomży. I myślę, że z dużym zaangażowaniu osób, które promują tą turystykę, jesteśmy w stanie wypromować z domku Pastora bardzo dobry produkt turystyczny. Będą mogły oczywiście korzystać z tego i organizacje pozarządowe, ale także osoby prywatne. Domek Pastora będzie czynny dla takich osób. Wstępnie na razie jest planowane tak od godziny 10 do 20. W okresie letnim pewnie to się zmieni, będzie też do 21. Będziemy mieli do dyspozycji ogród, więc to będzie też miejsce wypoczynku, dlatego że mamy leżaki, hamaki, grille, podgrzewacze. To, co możemy zaobserwować na przykład w Gdańsku przy różnych lokalach, takie podgrzewacze istnieją. W Łomży nie zauważyłem takiego czegoś. My takie podgrzewacze posiadamy na stanie i skorzystać będzie można również w okresie letnim z naszego ogrodu i podziwiać piękny krajobraz naszej Doliny Narwi. Stowarzyszenie długo czekało na otwarcie tego miejsca, ponieważ tutaj od dawna liczyliśmy na przyjazne i gościnne progi oraz dach. I już od momentu otwarcia zamierzamy tutaj wejść z warsztatami wokalno-muzycznymi, ponieważ przygotowujemy spektakle muzyczne, które już niebawem 16 i 17 listopada w Centrum Kultury w Łomży o godzinie 18. Tutaj trwają przygotowania, tutaj też będziemy realizowali nasze przedstawienia dla łomżyniaków. Tu będą wieczory poetyckie, ale przede wszystkim możliwość realizowania spotkań warsztatowych. Działamy naprawdę prężnie i zaczyna nam brakować przestrzeni do realizacji naszych wszystkich projektów. To miejsce oferuje poza takim podstawowym i prozaicznym czynnikiem jak winda, dzięki której można się dostać do budynku. Również wspaniałe wyposażenie techniczne i lokalowe. To nie tylko obsługa turystyczna, ale aktywna turystyka, czyli różne zajęcia, warsztaty, szkolenia, konferencje, gawędy historyczne, prelekcje filmowe, wszystko co wiąże się z turystyką kulturową, a przede wszystkim też pokazanie, można powiedzieć, umierających albo właśnie rozkrzewiających się zawodów, które dawniej były bardziej znane, na przykład właśnie poprzez lepienie garnków, czy też nawet wykreowanie naszych artystów, takich regionalnych, których może jeszcze gdzieś nie słychać, gdzieś się schowali w domu, fotografowie, prawda, reżyserzy, producenci filmowi, czy też inni artyści z zakresu plastyki, malarstwa, czy też z zakresu takiej turystyki historycznej, jak na przykład właśnie poprzez organizowanie różnych gawęd historii, konferencji i tak dalej. Ja zawsze mówię, że Pan Bóg daje takie różne talenty ludziom i każdy gdzieś ten talent właśnie w tym domku Pastora będzie mógł odkryć. Jesteśmy w budynku niezmiernie ciekawym i o bogatej historii.
Budynek związany jest z osobą Kacpra Mikulskiego, pastora parafii ewangelickiej w Łomży. Do niedawna było o tym budynku wiadomo, ale pojawiały się w literaturze i w źródłach różne nazwy jego powstania. W chwili obecnej możemy już w sposób jasny i czytelny wydatować, kiedy ten budynek został zbudowany. Wspomina o tym pastor Mikulski w swoich wspomnieniach z 1920 roku. Okazuje się, że budynek powstał 2 lata po jego przybyciu do Łomży, czyli został oddany do użytku w 1886 roku. Nie będzie to nigdy typowy hotel, dlatego że posiadamy 3 pokoje, 6 miejsc noclegowych. Są to miejsca dla zaproszonych gości, czy przez jakieś organizacje, czy poprzez nasz urząd miejski, który przed pan prezydent zaprosi znane osoby tutaj do Łomży. Przykładowo jak był pan Jerzy Hoffman, mistrz, reżyser, sławna osoba, przecież w Polsce znana. Przykładowo jakby ponownie miała przyjechać tutaj do Łomży, ma wtedy gdzie tutaj nocować. Nie musimy, prawda, gdzieś wynajmować hoteli, tylko między innymi można korzystać właśnie tutaj z tej pięknej naszej perełki architektonicznej zabytkowej. Do dyspozycji jest pokój Piłsudskiego, gdzie zamieszkiwał, przebywał przed wojną u swojego przyjaciela, pastora Kacpra Mikulskiego, który jest, muszę zawsze dodaję, że jest pochowany na starym cmentarzu w Łomży, zaraz przy bramie ewangelickiej. A wszystkim tutaj zgromadzonym, wszystkim tym, którzy będą korzystać z tego pięknego obiektu, naszemu miastu i umiłowanej ojczyźnie, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jeżeli związane jest to z działalnością Centrum Aktywności Turystycznej, to jesteśmy otwarci na wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które chcą poprzez Domek Pastora realizować swoje zadania. A jeżeli chodzi o jakieś pozostałe inicjatywy, to oczywiście w miarę możliwości, jak będą one wpływały, to będziemy rozważać. To jest miejsce po prostu idealne dla nas. Dlatego tu jesteśmy, tu działamy i tutaj będziemy zapraszać. Nawet dzięki łaskawości, życzliwości przedstawicieli władz już identyfikujemy się facebookowo z tym miejscem, bo podajemy je jako miejsce naszej drugiej lokalizacji. To nie tylko Centrum Katolickie przy parafii Krzyża Świętego, gdzie nadal można nas znaleźć, ale również Domek Pastora. A w przyszłości całe miasto. Jeszcze dzisiaj pani prezydent Muzyk powiedziała mi, że rozmawiała z prezydentem Czerniawskim. Niestety nie może przybyć, ale tutaj pewne standardy są zachowywane i jak najbardziej poprzedni prezydenci zostali zaproszeni. Wystarczy się do nas zgłosić, złożyć stosowną deklarację. Z taką osobą przeprowadzimy czy rozmowę, czy będziemy mieli spotkanie i wtedy po prostu wybierzemy te najkorzystniejsze oferty, aczkolwiek nikogo nie odtrącamy. Każdy, który coś będzie chciał wnieść do naszego Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, ten będzie tutaj zapraszany i tutaj będzie mógł uczestniczyć. Będziemy mieli, już jest stworzony harmonogram, grafik, więc to nie będzie tak, że te sale będą, prawda, stały puste, czy będą się gdzieś tam zlewały te spotkania różne i warsztaty. Wszystko będzie dostosowane tak, żeby każdemu było tutaj wygodnie, żeby każdy znalazł tutaj dla siebie jakieś 5 minut. Wiadomo, nie będzie to jakieś centrum takie typowe dla organizacji pozarządowych, że będą tutaj jakieś biura czy coś, ale takie centrum, z którego będą mogły właśnie takie grupy korzystać. Grupy czy też osoby indywidualne, które się tutaj będą do nas zgłaszać, a już takich osób i takich grup jest bardzo dużo, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy.